Szanowni Państwo, kolejny turniej o puchar dyrektora szkoły, w tym przypadku mówimy o drugim liceum ogólnokształcącym. Dyrektorem tej szkoły, jak przypomnę, jest pan Arkadiusz Broniarek. Drodzy Państwo, turniej związany z siatkówką, turniej w tym przypadku dziewcząt, wspaniała inicjatywa, która promuje zdrowie, która promuje przede wszystkim to, co wiąże się z uprawianiem sportu. Oczywiście, no ktoś może powiedzieć, jest to pokłasie wczorajszego spotkania wspaniałych naszych polskich olimpijczyków, tych, którzy zdobywali najważniejsze medale olimpijskie mistrza świata i Europy i spotkali się właśnie tutaj z młodzieżą zarówno drugiego liceum ogólnokształcącego, jak i również innych szkół podstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego, czyli promujemy to wszystko, co wiąże się ze sportem, z uprawianiem sportu. Te wszystkie działania, one, drodzy Państwo, powinny przynieść odpowiedni skutek. Chcemy wyciągnąć młodzież sprzed telewizorów, sprzed komputerów. Chcemy, żeby to, co jest dobrym wzorcem, zafunkcjonowało w naszej świadomości, a później przełożyło się na takie gremialne uprawianie sportu, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o sporcie wyjątkowym, jakim jest siatkówka. Tutaj jest w wymiarze oczywiście dziewcząt szkół ponadpodstawowych, dziewcząt przede wszystkim z terenu powiatu tomaszowskiego, ale nie tylko. Dziewcząt, które chcą uprawiać sport, które chcą rywalizować. W duchu fair play to jest ważne, to jest istotne. I uczą się przede wszystkim tego wszystkiego, co wiąże się z uprawianiem sportu. Czyli tutaj musimy mówić o pewnej obowiązkowości, musimy mówić o pewnych wyzwaniach, o odpowiedzialności, sposobie funkcjonowania, życia. Drodzy Państwo, to wszystko, co wiąże się z uprawianiem sportu, to jest taka obowiązkowość, która się pojawia także w innych dziedzinach życia związanych właśnie ze sportowcem i z jego takim codziennym trybem. Czyli to jest punktualność, to jest pewna regularność, jeśli chodzi o konkretne działania, ale czasami jest to przełamywanie różnego rodzaju niepowodzeń, które się pojawiają. Przygotowuje nas sport do dorosłego życia i do tego, że nie zawsze będziemy wygrywać, możemy przegrać, możemy się starać i nie odnieść sukcesów, ale możemy też wygrywać poprzez swoją pracowitość. Drodzy Państwo, wspaniała inicjatywa, którą popieramy, dopingujemy i przede wszystkim zachęcamy poprzez takie turnieje wszystkich tych, którzy chcieliby sport na co dzień uprawiać, do tego, żeby starali się ruszać. Może być to siatkówka mężczyzn, kobiet, może być to pływanie, może to być lekkoatletyka, może to być kolarstwo. Każdy może odnaleźć siebie w odpowiedniej dyscyplinie sportu i może przez uprawianie sportu stać się dłużej czynnym, zarówno zawodowo, jak i też w swoim życiu prywatnym. Po prostu sport to zdrowie. Ten dzisiejszy turniej wpisuje się również w tą akcję, która jest na poziomie ostatnich dwóch dni tutaj realizowana w Tomaszowie Mazowieckim, czyli mówimy o tej akcji związanej z profilaktyką, z badaniami, które dotykają wszystkich tych, którzy byli ambasadorami na arenach świata, Europy. Mówimy tutaj o medalistach olimpijskich, mistrzach świata, mistrzów Europy, którzy dzisiaj goszczą tutaj na ziemi tomaszowskiej, goszczą w starostwie powiatowym, goszczą przede wszystkim w tomaszowskim również w szpitalu, czyli pokazujemy sport, to jest zdrowie, ale również jak bardzo ważna, istotna jest profilaktyka, która wiąże się z tym, że co jakiś czas powinniśmy, drodzy Państwo, poddawać się badaniom, żeby wykluczyć te wszystkie choroby, które są na samym początku i możemy rzeczywiście taką chorobę zatrzymać, a nie dopiero w momencie, kiedy zaczyna się ona już rozwijać w pełni, dopiero reagować. Czyli profilaktyka daje pewien bodziec do konkretnych działań, żeby choroba się nie rozwinęła i żebyśmy poprawili swoją kondycję sportową, fizyczną i psychiczną, bo tak to, drodzy Państwo, wygląda. Także uprawiajmy sport. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, wspaniała inicjatywa sportowa, która wpisuje się tak naprawdę w te ostatnie dwa dni, nie wiem, czy wiecie, pewnie część z Was tak, do Tomaszowa przyjechali olimpijczycy, ci, którzy byli ambasadorami Polski przez ostatnie kilkadziesiąt lat,
na całym świecie. Przyjechało prawie 50 medalistów mistrzostw olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Przyjechali propagować sport. Sześciu z Was wczoraj się spotkali tutaj właśnie na tej sali, gdzie odpowiadali na pytania właśnie młodych ludzi, uczniów szkół ponadpodstawowych. Dzisiaj poddawali się badaniom takim profilaktycznym w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, jednocześnie promując zdrowy styl życia. I ten Wasz dzisiejszy turniej właśnie wpisuje się w to, co nazywa się zdrowiem. Serdecznie Wam gratuluję udziału w tym turnieju. Cieszę się bardzo, że chcecie uprawiać sport. Chcecie być aktywne i to, co najważniejsze, przynosi Wam to niesamowitą satysfakcję, jak widziałem, i radość. Te ostatnie chwile, które tutaj pokazały, jakie emocje, to taki dobry prognostyk, że te wszystkie zespoły, które tutaj dzisiaj wzięły udział w tym turnieju, będą starały się w kolejnych latach wygrać tą rywalizację. Nie ma czegoś zamkniętego, że to tylko jedna drużyna wygrywa, ale tutaj wszystkie są na dość podobnym poziomie. Oczywiście w danym momencie wygrywają najlepsi. Ja serdecznie gratuluję zwycięzczyniom. Pięknie grałyście. Gratuluję reprezentantkom z Obosza, które zajęły drugie miejsce. I Tomaszowianki jako gospodynie były na tyle gościnne, że chciały, żeby ci, którzy przyjechali, te, które przyjechały z innych powiatów, mogły tutaj zająć najwyższe rady. Ale również Wam gratuluję pięknej postawy i mam nadzieję, że się będziecie tak ładnie i efektywnie rozwijały w kolejnych latach. Dziękuję bardzo trenerom za przygotowanie Was do tego turnieju. Dziękuję też wszystkim osobom, które są z nami obecne. Oczywiście w sposób szczególny dziękuję panu dyrektorowi Arkadiuszowi Broniakowi za zorganizowanie tego turnieju, ale drodzy Państwo, nie byłoby tego turnieju, gdyby nie, jakby można powiedzieć, spiritus moment, pan Rafał Skoczyla. Serdeczne brawa. Na co dzień z tego roku pasjonat siatkówki i to wychodzi mu naprawdę dobrze, czego efekty tutaj widzimy. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję i myślę, że do zobaczenia w przyszłym roku.